Hej widzowie! Co tu jest, Grzesiu? Witamy! Witam! Grzegorz wita! Spotkałem go pod Kauflandem. Odjechałem, bo dawno go nie widziałem. Co robisz? Co? Co robisz w życiu? No co robię? Wczoraj się zjadłem obiad. Gdzie? Zarobiłem se. Na centrum. Tak? No. Rosołek se zjadłem, kupiłem se kebaba, papierosy. Kurwa, bogaty jesteś. No wczoraj w niedziela była, nie? Aha. Ile zarobiłeś? No 8 dni będzie. Jak nie więcej. Pod kościołem? Kurwa, 4 odpieszyłem się. To jeszcze mnie tam ludzie znają, teraz to ło. A Damiana straciłem. Tak? Czemu? Ukradł mi 1,5 litra wódki i zawinął się. I przez niego poszedłem na izbę. Tak? No. No widziałem ostatnio, nagrywał tam filmik niedawno. Damian? No. A coś mi mówił, no. To jak? Mogę tam jechać? Grzesiek, to przecież nie zależy ode mnie. Tylko od Werki. No to było rozmawiać z Werką. Zamontowali se piec. Mają. Ja słyszałem, że zapłaciłeś jej za ten, ona zeszyła się, ale przepiła tą wszywkę. Prawda to? No. A skąd wiesz? Kto ci powiedział? Dopiero dzisiaj się dowiedziałem. Od kogo? Od tej? Nie, tu od znajomego. Znaczy przepiła czy nie przepiła, no była wtedy wypita. Ja bym się nie napił. Bo Jacek, pracowaliśmy na tym. No. Ale tankę rozbieraliśmy i Jacek dostał kartę. Czekaj, Jacek idzie tam na pogoni robić jutro? No, chyba. Co? Chyba, nie wiem. No to pogadać, że ja tam przyjdę rano do roboty. Ale słuchaj, no... Ja się ogarniam, koniec. Rozbieraliśmy altankę i dostał ten kardon wina, takiego z własnej roboty. Miał tam 20 butelek. No i tak wpadł w ten, że już piąty dzień pił. Przez 5 dni pił, nic nie robił, tylko pił i spał, pił i spał. Ja to bym nie potrafił, wiesz. Pociągło go po prostu. Wczoraj wyczerpiał. 2 godziny się mogę przespać, tak? Ostatnio w tej robocie się przespałem, ale wiesz. Wczoraj wyczerpiał całkowicie, dzisiaj też podobno jeszcze wy, ale. No, nie wiem co dalej. Ale dobry z niego fachowiec ci powiem. Dobry jest, no ale co? No. Jak wypije, to tak jak ty. To znaczy? No, że nie chcę robić. Tylko piję. Nie, no, wiesz. Ja tam Jacę lubię, no ale wiesz. To pogadaj z Berką. Pociągło go po prostu, tak. To wrócę jutro, a rano pójdę do roboty tam. Do Jacka tam. Robić. Na tą pogoń, dobra? Nie. O którą tam gdzieś jestem? A chyba 8, 9. Nie wiem, bo mówię ci, że tydzień go tam nie było, teraz buchlał. Pogadaj z Berką i pojadę trzeźwy i wrócę. Pojadę trzeźwy. Na 100%. Słyszycie widzowie? Ja jakbym się zeszył, uwierz mi, jak Boga kocham, nie wziąłbym ani łyka piwa. Bo się po prostu bym bał. Bo już 3 razy byłem zeszyty i wiem jak to jest. Zeszyty czy zaszyty? Zaszyty. To trzeba się zaszyć, a nie mówić. No, czytałoby mi się, wiesz? Najwyższa pora. Przynajmniej bym się odkuł. Ja dzisiaj jadę, bo dostałem cynk o takich bezdomnych, takich typowo bezdomnych, też jadę zobaczyć, czy są tam faktycznie, może im też pomogę, bo... No jakby nie patrzeć Weronice i temu, Jackowi pomogłem, mają mieszkanie, to co ja mogę dalej robić? No, dokładnie, pomogłeś. Nie mogę nic dalej robić, albo będzie chciał, będzie pracował i będzie mieszkał, bo ostatnio też... Przeczytałem mu 2 komentarze takie negatywne na niego. To chciał się wyprowadzać. No i nie mogę ich trzymać. No wiesz, pomoc pomocą. Dostali dużo, bo dostali mieszkanie, to co jest najważniejsze. Mają mieszkanie, to teraz albo zadbają, już dalej pójdą do przodu. Najważniejszy jest dach nad głową, wiesz. No i teraz, to nie są, wiesz, też moje dzieci. Albo pójdą teraz do przodu i zaczną pracować, sobie radzić, albo ten. No bo ja będę pomagał teraz następnym. No całe życie nie będę jednym i tym samym. No to już od nich, Werka... Przyjedź jutro po mnie tutaj, jak może. Do Werki, ja miał czas. Do Werki miała dzisiaj ten... Albo dzisiaj, no... Dzwonić, ktoś tam z roboty miał do Werki dzwonić, zobaczymy, że zadzwoni.
wczoraj umyła. Jeszcze nie chwyciła się roboty? Okno wczoraj umyła. I byliśmy w takim pustostanie, kurwa, podwiedzać. Dzisiaj też chyba pojadę z nią, znalazłem taki dom. Ale to widzą, później pokażę. Taki, wiesz, duży dom opuszczony z piwnicą, ze wszystkim, z garażem. No. Dobra, widzowie, to jest taki krótki filmik, bo idę do Kauflandu, bo jeść mi się chce. Ja też czekam na kurczaka, ale nie otwierają. Też mi się je chce, a nie otwierają pierniki. Będę musiał kombinować. Piszcie tam w komentarzu, coś se tam piszcie. Tylko nie hejtujcie, że nagrałem Grześka, bo tak se nagrałem, bo siedzi do... co? Witam was.